Jesteś prekursorką działań związanych z Amnesty, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. Opowiedz troszeczkę, jak to tutaj się zaczęło w Zielonej Górze działania. To zaczęło się wszystko 10 lat temu, w 1999 roku, 10 grudnia. Odbyło się pierwsze spotkanie Amnesty International w Zielonej Górze. Powstała grupa, która działała przez parę ładnych lat. Zrobiliśmy wiele, myślę, że ciekawych akcji, które przyciągnęły zainteresowanych. Były między innymi to spotkanie z opozycją białoruską w 2001 roku. Były happeningi, między innymi przed Teatrem Lubuskim. Zwracaliśmy uwagę na ludzi torturowanych na całym świecie, na obozy filtracyjne na terenie Czeczenii. Także próbowaliśmy zainteresować Zielonogórzan różnymi przypadkami łamania praw człowieka na całym świecie. Zrobiliśmy również parę maratonów pisania listów. Parę lat temu włączył się do tego Kombinat Kultury i tak już działamy parę ładnych lat. Jak oceniasz obecną chwilę, jeżeli chodzi o maraton pisania listów w Zielonej Górze? Z roku na rok jest coraz lepiej. W tej chwili mamy naprawdę mnóstwo listów. Jeszcze w tej chwili nie mogę powiedzieć, ile ich jest, ale cały czas trwa liczenie, segregowanie. I z godziny na godzinę jest ich coraz więcej. I myślę, że w tym roku pobijemy wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o ilość listów. Gotowy na burzę, ogień w sobie duszę, sztywno trzymam głowę, bo to życie niby nowe, co wciąż rano zaczyna na smyczy i tak trzyma, lecz chyba nie wytrzymam, na pewno nie wytrzymam, lecz chyba nie wytrzymam, nie, nie wytrzymam. Myślę, że niesłusznie i tak samo wielka niesprawiedliwość go spotkała w związku z tym, że nie ma zapewnionej godności tam człowieka, która powinna być i równocześnie nie może sprawiedliwie się bronić. Dlaczego bierze Pani udział w akcji? Ponieważ myślę, że warto wspierać takie akcje. Warto chociaż raz do roku przypomnieć sobie o tym, że nie każdy żyje tak, jak my żyjemy. I gdzieś ta pomoc jest potrzebna, a też pomyśleć o tym, że może kiedyś nam się przyda pomoc innych ludzi, więc myślę, że warto się oddzięczyć. Że Pani napisała bardzo dużo listów. Napisałam tylko jeden list, ale taki od serca. Poruszył mnie bardzo jeden przypadek Bułgarki, historyk, która przyjechała do Grecji, żeby zdobyć pieniądze na operację jej syna. Ja mam bardzo silne związki z Grecją od 1989 roku, tam jeszcze sama tam pracowałam. Nigdy nie doświadczyłam takich przykrych okoliczności, jakie ją spotkały. Ona była działaczem
związku zawodowego takich sprzątaczy właśnie. Pogróżki, telefony z pogróżkami dostawała oblanym kwasem. Oblanym kwasem siarkowym i nie ma procesu jakiegoś sensownego. Ta osoba, która, to znaczy śledztwo nie zostało wszczęte, teraz mam informację, że tak, ale po prostu poruszyła mnie ta sprawa, dlatego że to dotyczy Grecji przede wszystkim i również Bułgarki, bo są to Słowianie, ludzie, którzy są mi bliscy z tego względu, że ja sama tam jeździłam. Dlaczego piszę list? Bo po prostu mam nadzieję i napisałam to do rąk własnych, do ministra sprawiedliwości. Mam nadzieję, że taka sprawa poruszy takiego człowieka, bo zwykle tak jest, że jeśli jakaś sprawa dociera do danego urzędnika, to on jakoś zaczyna się interesować tym. I to znaczy, że taka teczka może się znaleźć na przykład na biurku ministra. Teczka z tą sprawą może się znaleźć na biurku ministra i on sam może to rozpatrywać. I jeśli okaże się, że taka jedna osoba jej przyznaje się prawa do tego, żeby być emigrantem normalnie, to myślę, że po prostu inne osoby też mogą liczyć na to, że prawa emigrantów będą bardziej respektowane w Grecji. Zapraszam na maraton pisania listów Amnesty International. Przyjdź, twój list znaczy więcej niż myślisz. Michał Żebrowski. Wejdź na www.amnesty.org.pl.